Wacław Chlubiński, Dziennik Polski. Dobry wieczór Państwu, strasznie miło w tym gronie, aczkolwiek to klimatyzowane pomieszczenie niespecjalnie daje chłodu, ale ja myślę, że ta miejsce, pani prezes, że zejdziemy do piwnic i wtedy artyści kliniczni będą się czuli jak u siebie, czyli w piwnicy. Proszę Państwa, ja teraz najkrócej, bo przecież wszyscy wiemy, znamy, kochamy, on na swoją sławę i Państwa tu, tego najlepsze potwierdzenie, pracuje ponad pół wieku. W 56 roku przyjechał do Krakowa, jak opowiada, z Jarosławia. Wszyscy wiemy, książę nastroju, ten, który sprowadził do piwnicy pod Baranami Zygmunta Koniecznego. Co było dalej, wiemy, pamiętamy. Ten, któremu potem Ewa Demarczyk ukradła piosenki, które Konieczny najpierw dał Święcickiemu. Święcicki je śpiewał w oporu. Panie pamiętają, bo są za młode, ale mężczyźni pamiętają. Ten, którego w piwnicy przezywano Kallasem, bo on te arie, aryjki i inne piosneczki wyśpiewywał tym swoim pięknym barytonem lirycznym. I wreszcie ten, który po wielu, wielu latach, rozstawszy się z piwnicą, wrócił do piwnicy, o czym za chwileczkę z nim porozmawiam. Ale na razie przeszczekamy na co? Na Mieczysława Święcickiego, którego serdecznie witam, książę nastroju. Bardzo proszę. Nasz PESEL. Czy Pani są wielbicielkami mego talentu i urody właśnie? Lata 60, 70, 80. Jesteśmy wszyscy wychowani na wspaniałej poezji, na piosence artystycznej, na piwnicy i na tradycjach, które my czerpaliśmy z Zielonego Balonika i z kabaretów i teatrów przedwojennych, wojennych i powojennych. To co, zanim się rozpłyniemy, ja na szczęście chodzę na krioterapię. Proszę Państwa, także ja zabezpieczyłem się troszeczkę, także godzinę temu jeszcze miałem 160 poniżej zera. Także teraz wspaniale. Nie muszę się rozbierać do podkoszulki. Wspominamy, gdzie są te dni? Słowa Jonasz Kofta, muzyka Berdyński, stary chrom. Przeżywać, jeżeli ktoś chce, może płakać, może mówić, jak on cykl jest cudowny, przypomina tam artystów z tamtych lat. Gdzie są te dni, te piękne dni, gdy człowiek dobrze wiedział, jak żyć, gdy w jedną noc okrążał świat tanecznym krokiem z balu na bal. Gdzie są te dni, te piękne dni, gdy pierwszy wyścig w sezonie rzekł od braw i dam, aż pękał tor, a konie te, gdzie konie są, pobielało, pociemniało, jakoś tak pobielało, poszarzało, gdzie aż im się nie obejrzał człowiek, dali gdzieś przepadły konie, piękne konie, które tak kochały nas. Pobielało, podciemniało, jakoś tak przeleciało jak przez palce piach, nim się człowiek nie obejrzał, nagle w dali przepadł pejzaż kolorowy i szalony mak. Gdzie jest ten czas, ten piękny czas, gdy los nam sprzyjał i sprzyjał świat, gdy miesiąc niósł obietnic to, które spełniała najbliższa noc? Gdzie podział się ten męski pik, wyjęty prosto z żurnala mógł,
kropka płyt, ten męski krok, a konie te, gdzie konie są. Tobie dało, pociemniało jakoś tak, pobielało, poszarzało, że strach im się nie obejrzał człowiek. Dali gdzieś przepadły konie, piękne konie, które tak kochały nas. Pobielało, pociemniało jakoś tak, przeleciało jak przez palce pijak. Nim się człowiek nie obejrzał, nawet dali przepadł pejzaż kolorowy i szalony. Nim się człowiek nie obejrzał, nagle w dali przepadł pejzaż kolorowy i szalony. Naszych 50., 60., 70., 80., 90., 2010. No i dyszle pociągniemy się do 20, może 30. Medycyna idzie do przodu. Proszę bardzo.